Miejsce jest potężnie ogromne. Najnowocześniejszy budynek tak naprawdę w tej części województwa i myślę, że w całym województwie, nawet tutaj na południu Polski. Blisko 15 tysięcy metrów kwadratowych, 11 tysięcy metrów powierzchni użytkowej, 4 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni parkingowej, 18 kilometrów bieżących akt można zmieścić tutaj w tym budynku, więc jakie tu są też potężne archiwa, proszę sobie wyobrazić. Wszystkie archiwa zwozimy na bieżąco kilogramami tak naprawdę w wielkich takich potężnych workach. Budynek jest oczywiście nowoczesny, przystosowany też do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowoczesne systemy klimatyzacji, nowoczesne systemy wymiany powietrza, nawilżające również też powietrze, systemy głośnomówiące dla mieszkańców. Będą dwie pętle dla osób, które mają problemy też ze słyszeniem. Pętle indukcyjne oczywiście, które będą też pomagały tym osobom tutaj w tym, żeby trafić też na odpowiednie stanowisko. Pani Danuto, trafiła Pani bez problemu do CUP-u? Bez problemu, nawet Pan mi tutaj otworzył tylnym wejściem, bo nie wiedziałam, także bardzo uprzejmie na razie. I Pan, który mnie obsługiwał, jest też, nie miał kserokopiarki, to pobiegł na górę i także też to wszystko załatwił. Do piątku pracowaliśmy na budowlanych, a częściowo już tutaj przenosiliśmy się do nowego budynku. I co, pierwszy patent obsłużony? Tak, pierwszy patent już u nas był, nawet trzech patentów zostali obsłużeni. Sprawy dotyczyły PFRON-u głównie. No i teraz jeszcze jedna sprawa, czyli sam odbiór tego, co tutaj jest od strony urzędnika. Jak to wygląda z Państwa strony, jeśli chodzi o to miejsce i możliwości pracy? No budynek jest piękny, nowy, wszystko działa tak jak trzeba. Osobiście mi się bardzo podoba. Nowością tutaj w budynku jest pobieranie numerków z automatu, przez które nam się wyświetla po prostu dany numerek na ekranie i my go klikamy przez poproszenie po prostu petenta do danego stanowiska. To, co przyświecało nam również przy tej inicjatywie, to wyprowadzenie z centrum uciążliwego ruchu samochodowego i takiego jeżdżenia po mieście od budynku do budynku, zadbanie o czyste powietrze, zadbanie, tak jak mówiłem, o te zabytki i spotkanie w jednym miejscu różnych urzędów po to, żeby kompleksowo różne sprawy załatwić. Ten budynek i w ogóle to miejsce to jest ważna rewitalizacja przestrzeni publicznej w Opolu. Część z Państwa pamięta, część nie. W tym miejscu funkcjonowała fabryka części samochodowych, a tak naprawdę tu, gdzie jesteśmy, była też bocznica kolejowa i historia naszych starań o zagospodarowanie tej przestrzeni, rewitalizację z tej funkcji przemysłowej na funkcję usługową, czyli wyprowadzamy ciężki przemysł na peryferia miasta, a w centrum miasta stawiamy na usługi, które są mniej uciążliwe dla mieszkańców, dla tego centrum. Rozpoczęła się od naszych rozmów z PKP, stąd obecność dzisiaj pana dyrektora, za co bardzo dziękuję. Odkupiliśmy teren byłej bocznicy kolejowej od PKP, potem również dokonaliśmy zakupu pozostałej części terenu po fabryce, części samochodowych i dzisiaj możemy cieszyć się rewitalizacją przestrzeni, myślę w sposób piękny, bo i te budynki nie tylko, że wyglądają atrakcyjnie, to również cała przestrzeń po sąsiedzku jest zagospodarowana w sposób bardzo ciekawy, zielony, atrakcyjny. To miejsce, mam nadzieję, przez lata stanie się dumą Opola, ale też wzorem tego, jak podobne centra realizować w innych większych ośrodkach miejskich, gdzie można integrować, jeszcze raz powtórzę, jesteśmy tu wspólnie. Administracja rządowa, samorządowa, inne instytucje, które tu się pojawią. Jesteśmy tu wspólnie, żeby służyć, odpowiadać na potrzeby mieszkańcom. I to się, wszystko to, co tu widzicie, wzięło w współpracy, a nie z konkurencji. I to jest chyba też najistotniejsza część, którą chciałbym podkreślić, ta współpraca i służba na rzecz mieszkańców. Dzisiaj tak liczyłam sobie, prawie 6 lat temu z prezydentem zaczęliśmy rozmawiać o tym, że może uda się zrealizować taki projekt. Wtedy to była sfera marzeń, kiedy faktycznie dwie różne administracje, administracja samorządowa, administracja rządowa chciały wyjść z takim projektem. Łatwo nie było, dwa różne rodzaje finansowania, różne sposoby zarządzania, ale jak widać można, udało się. To tak naprawdę chęć współpracy, wola rozmowy, czasami negocjacji, czasami ustępstw, ale jak widzimy warto i mam nadzieję, że to Centrum Usług Publicznych będzie zachęcało do tego, żeby w innych miastach także udało się zrealizować tego rodzaju przedsięwzięcie. Patrząc na to z administracji, która ma być przyjazna, ma być dla klientów,
klienta, ale ma być przede wszystkim ekonomiczna i sprawna. Ja zawsze będę mówiła, że takie inwestycje powinny być przeprowadzane w całej Polsce. Mnóstwo kamer, systemy ograniczonego dostępu też będą do góry, bo będzie też Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z całym monitoringiem, więc potężna ściana monitoringu licząca ponad 40 monitorów również tutaj się znalazła. Monitoring jakby pod nadzorem jest od tygodnia. Mamy tutaj dwóch operatorów cywilnych i jeden funkcjonariusz Straży Miejskiej, musi być jeden, który kwalifikuje wykroczenia, ewentualnie przestępstwa, które przekazuje do policji. Oczywiście monitoring jest 24-godzinny, także jest 120 kamer. Obecnie jest na 27 monitorach. Na ulicy Rejmonta mieliśmy tylko 16 monitorów, a więc ta sama ilość kamer była zupełnie innej jakości, a więc było pomniejszone. Tu mamy ten komfort, że praktycznie każdą część miasta, gdzie jest monitoring, możemy dokładnie sobie zbliżyć, zobaczyć. No i każde zgłoszenie, które tutaj mamy, każde zdarzenie, które rejestruje monitoring, jest przekazywane bezpośrednio albo do patroli Straży Miejskiej, albo do patroli Policji. Czy były już na przykład takie konkretne przypadki, że właśnie dzięki tym szczegółom, które tutaj Państwo macie do dyspozycji, udało się czy zniwelować coś, czy zapobiec jakiemuś zdarzeniu? Na pewno tak, to są różne zbieranie się grup młodzieży, która później dochodzi do dewastacji mienia, to są osoby nietrzeźwe, które piją w miejscu tego niedozwolonym. To jest również zdarzenia drogowe, które przekazujemy bezpośrednio do policji, a więc tych zdarzeń jest codziennie mnóstwo, naprawdę mnóstwo, około 30-40 zdarzeń rejestrujemy w ciągu doby. Jaka zatem będzie przepustowość taka dzienna osób, które mogą tutaj załatwić sprawę? Ilu urzędników będzie ich obsługiwać? Na sali obsługi będzie to potężna sala obsługi licząca 50 urzędników złożonych z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego będzie piętro oczywiście wyżej, ale też tu będzie jeden pracownik, Wydział Polityki Społecznej Lokalowy, Miejski Zarząd Lokali Komunalnej, więc 50 urzędników. Wydział Spraw Obywatelskich obsługuje dziennie 270-280 osób, w Urząd Stanu Cywilnego około 80 osób, więc proszę sobie wyobrazić, ile tu osób dziennie będzie obsługiwanych. Blisko 400 osób dziennie w takim budynku będzie obsługiwanych.